Skuteczne strategie świecowe. Z tej strony Paweł Szczepanik. Witam Państwa w kolejnym nagraniu. Kolejne pytanie, jakie sobie postawiłem, jest następujące. Czy istnieją zagrania charakteryzujące się dużym prawdopodobieństwem sukcesu? W jakim kierunku należy się rozwijać? Inwestor zaawansowany nie potrzebuje skomplikowanych narzędzi, a jedynie właściwych narzędzi. Jest to jednocześnie ścieżka rozwoju dla inwestora początkującego. Przypomnę pytanie, jakie sobie zadaliśmy. Jakimi narzędziami powinien posługiwać się ktoś, kogo perspektywa inwestycyjna jest mniejsza? Jakimi narzędziami powinien posługiwać się ktoś operujący w ramie 1, 5, 15, 60 minut na indeksach DAX, S&P 500 oraz każdym dowolnym instrumencie notowanym na giełdzie? Najważniejszą rzeczą w analizie rynku i w analizie wykresów jest skoncentrowanie się na prawej stronie wykresu. Naszym głównym zadaniem jest podążanie za tym, co robią na rynku instytucje. I bez względu na to, czy jesteś day traderem, czy inwestorem pozycyjnym, to patrzysz na świecę. Wszyscy patrzą na świecę. Wykres świecowy reprezentuje zachowanie ceny. Każdy instrument, akcje, obligacje, kontrakty na indeksy, waluty, towary. W każdej ramie czasowej, minutowe, godzinowe, dzienne, tygodniowe. Cena zmienia się wciąż i wciąż. Wykres jest dynamiczny zawsze. I dostając wykres, stajemy przed dylematem, co będzie z prawej strony wykresu. Patrząc na dowolny wykres, patrzymy na ostatnią świecę, bo interesuje nas tylko i wyłącznie prawa strona wykresu. Ja przekładam wykresy świecowe bezpośrednio na handel, czyli na zawieranie transakcji. Wynik analizy, tak uważam, i nie ma innej opcji, musi być jednoznaczny i konkretny. Zasada podstawowa jest następująca. Jeśli w tym momencie na wykresie widzimy coś, to podejmujemy decyzję. Jeżeli nic nie widzimy, to stoimy z boku i czekamy, aż coś zobaczymy. Nie każda świeca na wykresie jest ważna. To jest podstawowy błąd początkujących. Na rynku mamy mnóstwo kursów, stron internetowych, książek. Wszyscy uczą formacji świecowych. Inwestorzy bez względu na to, jak dobrze orientują się w formacjach świecowych, tracą wciąż i wciąż. Dlaczego? Bo nie każda świeca na wykresie jest tak samo ważna. 80% świec na wykresie jest nieważnych. Tylko 20% jest ważnych. Na świece patrzy się w odpowiednich momentach. Większość inwestorów tego nie wie, bo niepotrzebnie komplikują rzeczy proste. Te 20% ważnych świec na wykresie robi nam całą robotę. Pytanie kolejne jest, jakie mamy wybory? Jak powinniśmy i jak możemy poruszać się po rynku? Po rynku możemy się poruszać mechanicznym systemem inwestycyjnym lub setupami. Co to jest setup? Setup to jest zagranie, układ. System jest mechaniczny i jest cały czas w rynku. Tak jak na wykresie. Kupi, sprzeda. Czerwona strzałka sprzeda, niebieska kupi. I mamy sekwencję kupi, sprzeda, kupi, sprzeda, kupi. Można go zapisać w kodzie komputerowym i sprawić, że komputer będzie za nas zawierał transakcje. No, myśląc logicznie, to trudno sobie wyobrazić sytuację, że dysponując ograniczonym budżetem, stworzymy system i komputer będzie za nas zarabiał pieniądze. Nikt nie twierdzi, że takich systemów nie ma, ale na dobry system trzeba wydać zapewne kilka milionów dolarów. Z kolei setup, czyli zagranie, może być także mechaniczne. Mechaniczne, czyli zapisane w kodzie komputerowym. Czym się różni od systemu? Od systemu różni się tym, że nie jest cały czas w rynku. Są okresy, kiedy jest poza rynkiem. Czeka na okazję i uderza. Z tego powodu setup jest lepszy od systemu. Pokażę przykładowy setup, abyśmy mieli ideę, o co chodzi. Przypominam zasadę, kiedy widzimy coś na wykresie, to reagujemy. Kiedy na wykresie nie widzimy nic, czyli nie ma setupu, to jesteśmy z boku. Przy setupach nie jest ważne, na jaki instrument patrzymy i w jakiej ramie czasowej. Wykres, który tutaj prezentuję, to może być jednominutowy wykres DAX, a może być to miesięczny wykres S&P 500. Warunek pierwszy, rynek musi zrobić dołek z ostatnich 20 świec. To jest proste i to można w kodzie komputerowym zapisać. Nie wcześniej niż 4 świece później, czyli rynek robi dołek
i podbija z tego dołka i tych świec musi być więcej niż 4. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziewiąta świeca robi nowe dno. Rynek ponownie atakuje swoje 20-świecowe minimum i jednocześnie poprzedni dołek. W momencie, kiedy rynek zapala dołek, wstawiamy zlecenie kupna 5 punktów powyżej poprzedniego dołka ze stop lossem na minimum tej świecy, która dołek atakowała. Pozycję zamykamy, kiedy rynek wybije minimum ostatniej świecy. No takie zagranie można nazwać zagraniem profesjonalnym, ponieważ postępujemy w sposób profesjonalny. Czekamy, aż coś na wykresie się pojawi. Jeżeli coś się na wykresie pojawi, reagujemy na to w określony sposób. Tu kupiliśmy, tu mieliśmy stop loss. Pozycję zamykamy na minimum ostatniej świecy. Setup mechaniczny można zapisać w kodzie komputerowym. Czeka się na kolejny setup i dopóki go nie ma, jest się poza rynkiem. Jeżeli ktoś ma w arsenale 5 czy 8 setupów, to jeżeli któryś z tych setupów się pojawi na rynku, to zawieramy transakcję. Jeżeli któregoś nie ma ani jednego setupu, nie robimy nic. Jak ktoś ma w swoim arsenale tylko jeden setup, no to może stosować go na przykład na różnych rynkach, prawda? Setup uznaniowy. Proszę Państwa, setup uznaniowy także jest mechaniczny, ale różni się tym od mechanicznego, że nie można go zapisać kodem komputerowym. Inwestorzy boją się słowa uznaniowy, ale zupełnie niesłusznie. Bo proszę mi powiedzieć teraz, w jaki sposób zapisać w kodzie komputerowym to cofnięcie, które powoduje, że ta transakcja będzie kilka razy bardziej prawdopodobna niż w setupie mechanicznym. Podbijamy do oporu, lekko opadamy i wybijamy w górę. Tego nie da się zapisać w kodzie komputerowym. Setup uznaniowy jest lepszy od setupu mechanicznego i jest bardziej pewny. Proszę też zwrócić uwagę, że formacja jest uznaniowa, ale samo zawarcie transakcji jest mechaniczne. Przecież wiadomo, gdzie otworzyć pozycję i wiadomo, gdzie ustawić stop loss. To nie jest na zasadzie, a ja zrobię to, a może zrobię tamto. Nie, my dokładnie wiemy, co chcemy zrobić, a ta uznaniowość dokłada nam jeszcze konkretny filtr, aby rynek swoim zachowaniem udowodnił, że on faktycznie chce rosnąć. Ja jestem zwolennikiem takich właśnie setupów. Zgadzam się, że dla początkującego setup 100% mechaniczny będzie lepszy, ale dla kogoś, kto chce się rozwijać, setup uznaniowy jest podstawowym narzędziem, bo nikt nie jest w stanie nas skopiować, nikt nie jest w stanie wklepać w komputer pełnego kodu komputerowego. Zostawiamy coś dla siebie. Jak stosować setupy w realnym świecie? To może być tak. Jeden setup, kilka rynków. Kilka setupów, jeden rynek. I kolejne pytanie, które się pojawia, po co kilka setupów, jeśli wystarczy jeden dobry? No cóż, drodzy Państwo, my nie wiemy, który jest dla nas dobry. No bo proszę zobaczyć taką sytuację. Jeżeli dany setup nie ma dla kogoś sensu, to nie powinien nim handlować. No jeżeli nie mamy 100% wiary w swoją strategię, to nie przetrwamy okresów, kiedy będziemy mieli słabszą passę. Dlatego na początku musimy mieć możliwość dokonania dobrego wyboru. Możemy wziąć pewne rozwiązania, ale musimy wypracować swój własny styl, aby odnaleźć własną strefę komfortu. Podam przykład. Otwieranie pozycji krótkich na rosnącym rynku może powodować u niektórych inwestorów dyskomfort i będą woleli szukać okazji do kupna na korektach. No, czują większy komfort. Nie chcą sprzedawać na rosnącym rynku setupów, które każą im otwierać krótkie pozycje. Mam nadzieję, że rozumiemy, o czym tutaj mówię. Dlatego musimy mieć na początku duży zestaw setupów, aby wybrać sobie te, które nam odpowiadają. Dlaczego to podejście działa? Rynki zachowują się nieprzewidywalnie, kiedy nic się nie dzieje. Chodzą bokiem i czekają na kolejne informacje, które je pchną w górę lub w dół. Z kolei rynki zachowują się przewidywalnie, kiedy na rynku pojawiają się emocje. Czekając na konkretne zagranie, nie jesteśmy ciągle w rynku i nie bierzemy udziału w szumie rynkowym. Dobry setup ma bardzo wysokie prawdopodobieństwo sukcesu sięgające powyżej 80% i ja tą wartość zaniżam. To potrafi sięgać powyżej 90%. Handlując setup,
stoi za nami wysokie prawdopodobieństwo, że kolejna transakcja będzie udana. To daje też pewien komfort poruszania się na rynku. Źle się gra systemami, które mają skuteczność udanych transakcji 35%. Budzę się rano, wiem, że jest sygnał i mam 70% szans, że dziś stracę. To bardzo źle się zawiera taką transakcję. To wymaga takiej bardzo specyficznej psychiki. Ja osobiście wolę zawierać transakcje, mając świadomość, że mam 8 na 10 trafień udanych. I kolejna sprawa, kolejny element. Ważna jest specjalizacja. Ciągłe oglądanie tych samych formacji pozwoli je zapamiętać i reagować na nie, kiedy się pojawiają. No, nabieramy do doświadczenia, jak w każdym innym zawodzie. Pytanie ciekawe, czy handel setupami to dobry wybór dla kogoś, kto nie ma czasu? I oczywiście, że tak. Proszę Państwa, ten wykres z prawej strony, już o tym mówiłem, to może być wykres 5-minutowy, na przykład DAX-a albo złota, ale to może być także wykres tygodniowy lub miesięczny. Jeżeli to jest wykres tygodniowy, to ta transakcja trwała 4 tygodnie. A jeżeli miesięczny, bo jest to na przykład jakaś spółka, to 4 miesiące. Ale jeżeli jest to wykres 5-minutowy, to trwała 20 minut. To jest uniwersalność setupów. Jeśli ktoś nie ma czasu, to przedstawione zagranie nie wymaga żadnej uwagi, poza zerknięciem na wykres raz w tygodniu. Z kolei dla kogoś, kto chce handlować tylko godzinę dziennie, to także jest dobre rozwiązanie. Był przy komputerze godzinę, był setup, zagrał, zakończył transakcję. To jest mit, że handel na giełdzie wymaga czasu. Ja powiem więcej. Im mniej czasu poświęcamy na giełdę, tym lepiej będzie dla nas. Setupy są bardzo uniwersalne w swojej naturze. Więcej o setupach w kolejnym nagraniu już wkrótce. Zapraszam Państwa do kolejnego nagrania.